czy Pan Bóg słyszy naszą modlitwę, czy ją wysłuchuje, jak się modlić, jak być przez Boga usprawiedliwionym i czy w ogóle tego potrzebujemy. O rodzajach modlitwy faryzeusza i celnika usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zapraszamy Was do rozważania z nami Bożego Słowa. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w 30. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Sławek Laskowski. Witam się, Boże. Dominik Szymański. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Zanim przejdziemy do rozważania naszego tekstu z Ewangelii Łukasza, chcieliśmy przypomnieć, że zbliżają się rekolekcje kapłańskie w listopadzie, 22-25 listopada w Lublinie, w domu na Podwalu. I prosimy zajrzeć na stronę internetową Szkoły Formacji Duchowej, bądź na nasz profil facebookowy, bądź na stronę Archidiecezji Lubelskiej. Tam są wszystkie informacje i prosimy, żeby, jeśli już ktoś zaplanował, żeby się zapisywać, bo no, liczy się jednak kolejność zapisów i według tego, co podaliśmy na stronie, rekolekcje z ojcem kapucynem Haydenem Williamsem, bardzo takim pełnym Bożego Ducha i Bożego Ognia Duchownym, który będzie się z nami dzielił też, jak dzisiaj mieć taki ogień Boży w dzisiejszym świecie. A teraz posłuchajmy tekstu z Ewangelii Łukasza 18 od 9 do 14. Jezus opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Mamy dzisiaj znowu o modlitwie. Jest kontynuacja tego tekstu, który rozważaliśmy tydzień temu. Wówczas było o modlitwie, że ma być nieustępliwa, nieustanna i natarczywa. A dzisiaj coś innego na temat modlitwy. No, tak. Dzisiaj mamy i o tym, kto przychodzi na modlitwę, z jaką postawą można przyjść. I także po co przychodzimy? Święty Łukasz lubi taki obraz, jakim podawać, przedstawiać Ewangelię, używając pewnych obrazów. Mamy tutaj taki dyptyk, a więc jeden obraz, który ma 2 skrzydła i jeszcze ma pewną ramkę, jaką jest słowo, które wprowadza i to, które kończy. To, które wprowadza, że jedni są dufni w siebie, że są sprawiedliwi, a to, które kończy, to tamten został usprawiedliwiony. W ogóle Łukasz jest takim prowokatorem, bo mówi bardzo dużo w swojej Ewangelii o sprawiedliwości, bo wcześniej o tym niesprawiedliwym sędzią, jeszcze wcześniej słyszymy o synu marnotrawnym, gdzie jeden z braci uważał się za sprawiedliwego. I tutaj też spotykamy faryzeusza i w ogóle w szerszym kontekście wielu faryzeuszy, którzy uważają, że są bardzo sprawiedliwi. Jezus tutaj pokazuje, że nie o taką sprawiedliwość chodzi. Czy mamy sprawę rozumienia, czym jest sprawiedliwość po ludzku i po Bożemu? Mhm. I czym jest też usprawiedliwienie? Bo ci, którzy po ludzku uważają się za sprawiedliwych, oni uważają, że usprawiedliwienia ze strony Boga w ogóle nie potrzebują, bo sami potrafią się zbawić. Tak naprawdę no, faryzeusz przychodzi tutaj na tę modlitwę, żeby się przed Panem Bogiem pochwalić i
tak naprawdę daje mu do zrozumienia, że go nie potrzebuje, chyba że tylko do tego, żeby no, pięknie się zachowuje, żeby go pochwalił. Ciekawe, że ten faryzeusz modli się, jest to modlitwa też zapisana w Talmudzie. On nie używa tutaj, powiedzmy, swoich autorskich słów modlitwy w tej modlitwie, ale no, modli się według pewnego schematu, który podaje Talmud. Do dzisiaj się tak Żydzi modlą. Dziękuję Ci. Tam jest słowo nawiązujące do Eucharystii. Ale Eucharystii. To jest świetne słowo, od którego zaczyna, bo zaczyna od dziękczynienia, tylko za co on dziękuje? To jest pytanie. I to jest też jakby pokazanie na to, że modli się schematycznie, to znaczy wyuczone frazy jakimś tekstem, który nauczył się na pamięć, nazwijmy, co nieraz nie jest złe, ale tu w tym wypadku to zdradza bardzo głęboką taką postawę właśnie pychy, wyniosłości, wyższości nad innymi. Ale wiecie, ja patrząc na tych dwóch, widzę sobie tak, myślę, wiecie, to jest też takie fajne słowo, które pokazuje, co może zrobić Duch Święty z nami, jak przemienić nasze serce, bo często startujemy, tak bym powiedział, do swojego nawrócenia z tej pozycji faryzeusza. Jesteśmy tacy właśnie przekonani o swojej porządności. Jeżeli by ktoś mi powiedział nie, coś złego, no przecież bym się obraził jak najbardziej. Byłbym wzburzony, że jakieś tam pokazuje jakieś wady, bo człowiek pyszny nie jest w stanie przyjąć nic, żadnej prawdy. A tutaj widzimy tego drugiego właśnie, celnika, czyli kogoś, gdzie Duch Święty już zrobił potężną pracę. Człowieka, który właśnie już nie musi się bronić przed prawdą o sobie, jest pokorny i wie, po co przychodzi do Pana, bo wie, że to moje inne serce, które może być przepełnione miłością, właśnie sprawiedliwością taką Bożą, czyli z miłosierdziem do grzeszników, jest możliwe dzięki właśnie miłości Pana Boga, Jego miłosierdziu, które mnie usprawiedliwia, przemienia i wtedy jestem właśnie tym innym człowiekiem już, który doświadczył tego miłosierdzia. Ale spróbujmy się trzymać tekstu i próbujmy zobaczyć po kolei najpierw, jak się modli ten faryzeusz. Czy rzeczywiście jego modlitwę trzeba przekreślić? To tak jak powiedziałem, początek tej modlitwy faryzeusza jest no bardzo w zasadzie właściwy, bo my też powinniśmy przede wszystkim jakby no Panu Bogu dziękować. Zresztą jak przeanalizujemy modlitwę Ojcze Nasz, no to przecież tam prośba pojawia się dopiero jakby w połowie tej modlitwy. Więc dziękczynienie. Tylko że no tutaj od razu faryzeusz używa tego porównywania siebie do innych, jakby chcąc wynieść swoją postawę jakby ponad innych. Bo to, co robi, wcale nie jest złe. No przecież daje dziesięcinę, pości. To są wszystko uczynki, o których Jezus mówi też, że są dobre. Ale posłuchajcie, to nie jest takie bardzo oczywiste, bo najpierw mówi, nie jestem jak inni ludzie, ale zdzierca to jest człowiek, który używa siły i przemocy, po prostu w sposób, że tak powiem, krwawy drugiemu wyrywa, zabiera. Chociażby celnik Zacheusz mówił o sobie, że on poprzez właśnie taką przemoc i zdzierstwo doprowadzał innych nawet do śmierci, że miał na rękach krew. Robercie, widzimy tutaj człowieka, który nie doświadczył nawrócenia. Ja nie mówię o nawróceniu. Ja wiem, tylko mówię o człowieku, który przychodzi i mówi, że nie jestem człowiekiem, który robi przemoc. Mówię jeszcze raz. Człowiek, który nie doświadczył miłosierdzia Bożego, nie zna siebie. Faryzeusz nie zna siebie. On, to wszystko, co mówi, pozwól mi skończyć, mówi tylko o jednym, że on nie zna siebie. On się wydaje, że on jest lepszy, że on nie jest zdolny do tych nawet rzeczy. Że on takich rzeczy nie robi. Sławku, a co, w co nie ale wierzę. Chcemy do tego dojść. No, chcemy tak. do tego dojść. Chcemy zobaczyć najpierw tego człowieka. Jeśli pości dwa razy w tygodniu, to Żyd miał obowiązek pościć raz w roku. W święto Jom Kippur. Tyle. Jeśli on to robi dwa razy w tygodniu, to jest wyjątkowo gorliwy. Jeśli... Ale w czym? Znaczy mi się wydaje, że tutaj chodzi głównie jakby o jego motywację, bo nasza motywacja też w modlitwie może być bardzo różna i motywacja również naszej pobożności. No,
No mówimy tak naprawdę w tej Ewangelii o sobie i warto sobie zrobić rachunek sumienia, no jak ja pięknie celebruję tą mszę świętą, że nikt tak nie celebruje jak ja. Ja jestem w stanie wszystko zaśpiewać, ale dlaczego? Czy na chwałę Pana, czy jak nie ma nikogo, to też tak śpiewam wszystko? Czy żeby mnie ktoś poklepał, no jak ksiądz pięknie powiedział kazanie, jak jest jedna osoba, czy mówię takie same kazanie, jak dla tysiąca ludzi? No niekoniecznie, bo jakby skupiamy się trochę na sobie, tam nasza motywacja do tych czynów religijnych, no niestety często jest jakby, żeby karmić naszą pychę. Brawo, i ja celuję samego siebie, jestem w centrum historii i Pan Bóg jest kimś, kto ma mnie oglądać, zauważyć, to ja działam, to ja robię dobre rzeczy. Proszę bardzo, Panie Boże. A tutaj jego modlitwa, ta dziękczynna za to, że jakby, gdyby on się modlił, Panie Boże, dziękuję Ci, że dajesz mi tę łaskę, która chroni mnie przed tym, że nie upadam. To jest modlitwa dobra. A dziękuję Ci, że nie jestem jak ten. To już jest, on wskazuje, potępia człowieka, chociaż go tak naprawdę nie zna, nie wie, kim on jest, nie wie, co jest w jego sercu. I to też nam często towarzyszy. Ktoś przychodzi do kościoła, wystarczy, że jest inaczej ubrany niż nam się wydaje. Stawiam pytanie w takim razie. Czy Jezus potępił jego modlitwę? Czy Jezus wskazał, że jego modlitwa jest zła? Nie potępił, ale usprawiedliwiony wyszedł. Tak. Nie, tam wcale tak nie jest napisane. Że gdybyśmy tłumaczyli dosłownie, powiadam wam, ten odszedł do domu inaczej usprawiedliwiony niż tamten. Tam jest takie słowo użyte. A ja mam nie tam, ten odszedł, nie tamten. Zobaczmy. No, trzeba zajrzeć do tekstu greckiego. Tutaj teraz, dlaczego tak oponuję? Bo pytam się, Jezus na początku mówi, opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, innymi gardzili tę przypowieść. Nie? I teraz, co Jezus jakby piętnuje w postawie tego faryzeusza? W wielu miejscach Pan powie tak, to trzeba było czynić, A tego nie zaniedbywać. Tak. No faktycznie, tutaj jeden z przepisów mówi, że ten odszedł bardziej niż tamten, nie? To znaczy, że ten być może też jakiegoś usprawiedliwienia świadczył, bo też część jego czynów była dobra, nie? Tylko, że on jakby nie postawił wszystkiego na jedną kartę, nie? On jakby całym sobą nie był w stanie podążać za tym rozumieniem, jakby... No jeśli weźmiemy sytuację z domu Szymona Garbarza, kiedy Jezus przychodzi do niego na posiłek, jest tam też ta kobieta cudzołożna, która obmywała łzami stopy Jezusa i wycierała je swoimi włosami. I też pyta, też tam jest taka przypowieść, że jednemu darowano tam dużo, a drugiemu mało. Kto będzie go bardziej miłował, nie? I ten, no oczywiście ten, któremu więcej darowano, nie? Więc Jezus mówi, właśnie jej darowano, ona bardzo umiłowała, dlatego jej darowano, a ty słabo mnie kochasz, nie? Malutko, nie? Ale to jest chyba, no prawda, że im bardziej mamy doświadczenie jakby naszego grzechu, czy widzimy, że on mnie paraliżuje, że jakby jest dla mnie jakimś ościeniem i doświadczam tego przebaczenia w konfesjonale, tym większy mam pokój w sercu, nie? Tym bardziej czuję się usprawiedliwiony. I tutaj ten celnik miał doskonałą świadomość siebie. On nie śmiał wznieść wzroku do nieba, po prostu modlił się gdzieś na końcu świątyni z taką pełną świadomością jakby swojej grzeszności. Muszę sobie jednak przypomnieć to słowo. No. A tutaj niestety ten faryzeusz jakby nie widział swoich błędów. Więc skoro nie widzisz swoich błędów, no to z czego cię Pan Bóg ma usprawiedliwić? I dlatego ta postawa właśnie, można tak powiedzieć jasno, jest celnika, celnik to jest chrześcijanin. To jest człowiek, który ma światło Boga w sobie, dzięki słuchaniu Słowa Bożego, dzięki temu, że w tym Słowie bardzo dobrze rozpoznaje wszystkie swoje myśli, słowa, uczynki, potrafi je nazwać po imieniu. I dlatego, jak mówiłem na początku, ten celnik, on niestety nie znał siebie i nie wiedział, że jest zdolny także do tych wszystkich rzeczy, o których mówi, że dzięki, że nie jestem taki jak oni właśnie, ja tego nie robię. To jest nieprawda. Gdyby łaska Boża była zdjęta z naszej głowy, jak mówi święty Franciszek, dzisiaj bym zrobił to samo, co mój brat, czyli zgrzeszył, cudzołożył. I dlatego to jest ta postawa, jak mówił też, właśnie mówiłeś,
człowieka pokornego, który wie, że dzięki łasce Bożej ja nie robię tych rzeczy, do których jestem zdolny. Bo tak jest moja natura. Bez Bożej łaski jestem w stanie popełnić każdy grzech. Taka jest prawda płynąca trochę z tej Ewangelii. I ta w ogóle modlitwa faryzeusza też mogła wyglądać nieco inaczej, bo on mógł błogosławić Boga za to wszystko, że go chroni od tego i potem prosić go o usprawiedliwienie. Panie Boże, przepraszam, że nie potrafię tego robić dla Ciebie, tylko robię to dla siebie, nie? Trochę, po części. To tak teoretycznie, nie? Bo on tego nie miał głęboko w sobie. Tak, ale mówię, że mogłoby tak być. Ale chcemy dzisiaj odkryć tą głębię Bożego miłosierdzia. W jaki sposób? Patrzymy teraz na tego celnika, który przychodzi i nie modli się z głową podniesioną do góry, tak jak robili to Żydzi, ci faryzeusze, oni się tak modlili. Tylko jest w głębokim pokorze, uniżeniu. Tak jak ta wdowa, co była tydzień temu, nie? Że ona nie miała nic na swoją obronę. On nie ma nic na usprawiedliwienie. Teraz patrz, co on mówi. Popatrz. I on jeszcze... Chaos. Chod chaos. Hilasthet i moi to hamartolo. Co to znaczy dokładnie? Hilasthet i to zmiłuj się nade mną. To trzeba by było przetłumaczyć... przywróć mnie do relacji ze sobą, nie? Zdejmij ze mnie ten ciężar, który jest na mnie, nie? No, tak. I tutaj jeszcze... Jeszcze mówi, bo ten hamartolo, czyli grzesznik, jest rodzajem określonym, rodzajnikiem określonym. To znaczy, że on nie mówi... o sobie, że jestem jakimś jednym z grzeszników, tylko ja jestem. Ja wprost jestem grzesznikiem. Tak. To jest klucz. To jest klucz i ja w tym celniku, wiecie, kogo jeszcze widzę? Teraz będzie zgorszenie. Maryję, który Pan spojrzał na jej uniżenie. Strącił was w stronę... A przede wszystkim pokornych, nie? I to jest ta postawa właśnie z Ducha Świętego, postawa jako wielka jako dar Boży dla tych, którzy naprawdę idą drogą tego życia nowego i to jest ten cud. I dlatego chrześcijanie w świecie to nie są lepsi, ale właśnie oświeceni, jak mówimy, ci, którzy mają ten dar pomocy dla innych, bo ten faryzeusz, mimo że był porządny, nie wiem, czy mógł komuś pomóc, bo ludzie porządni nie za bardzo są dla innych do przyjęcia, bo inni mówią, ja bym też tak chciał, ale tak nie mogę, ja tak się do tego nie nadaję. I ta nieraz porządność, która wynika z naszych mocy, z naszych sił, niestety nie jest pomocą dla innych, prawda? A tutaj widzimy... To jest też konkluzja tej Ewangelii, to jedno zdanie, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Ja myślę, że też oczywiście można w dwojaki sposób to zinterpretować jako sąd ostateczny też, że Pan Bóg tych uniżonych gdzieś tam do chwały nieba, ale może już nam się zdarzyć na tej ziemi, może lepiej nawet, że nas uniży tutaj, bo trochę przyjrzymy na oczy, nie? Że tak. Byliśmy kiedyś wywyższeni i nagle dotkniemy trochę dna i zobaczymy, że no sam nic nie mogę, nie? Że bez Bożej łaski po prostu nigdzie nie dojdę. Moi drodzy, chodzi o to, że z Ewangelii musimy wydobyć dobrą nowinę. Dobra nowina też jest taka, że ci, którzy przychodzą się modlić, to nie jest tak, że jednych modlitwę Pan Bóg skreśla i że jej nie przyjmuje, a drugich modlitwę przyjmuje i ich usprawiedliwia, nie? Tu wygląda na to, że Chrystus podkreśla jedno. Ten otrzymał najwięcej. Otrzymał piękną, potężną łaskę, a tamten mógł tyle dostać, a odszedł z malutką łaską. I dlatego w tej niedzieli wołajmy do Pana o tą wielką łaskę. Tak, o nawrócenie. Tak, bo podobno z łaską jest tak, że ile prosimy, tyle dostaniemy. Jak prosimy o naparstek, to dostaniemy naparstek, jak wiadro, to wiadro, a jak może... Ten prosił ogromną łaskę, a tamten... Dlatego prośmy o taką łaskę. Ksiądz Dominik Szymański, ksiądz Sławek Laskowski i ksiądz Robert Muszyński. Pozdrawiamy wszystkich, życzymy dobrej niedzieli.